No to się wpakowałem. Idzie się tu wyjątkowo ciężko. Ale spokojnie, nie obawiaj się. No ale teraz upociłem się i umordowałem. To co najgorsze chyba już za mną. Znowu są jaja. Problemy ze szlakiem się pojawiły. No i widzimy się w lepszym miejscu i w lepszym czasie. Witam w kolejnym dniu wędrówki. Ja dzisiaj już powędrowałem trochę, bo 8 km czy 9 jest już za mną. No i wracając do wczorajszej informacji o pierwszej setce, to mamy powtórkę. Tym razem będzie setka ta prawilna, taka szlakowa. I przy okazji będzie można sprawdzić różnicę, bo dzisiaj też spałem 2 km od szlaku, czyli tam i z powrotem to już dało łącznie 4 i rozbieżność pomiędzy tym dystansem, który przeszedłem, a tym, który podaje mapa, to 17 km, czyli no trzeba chyba na takim dłuższym szlaku założyć, że te 10-20% trzeba dołożyć. No chciałem dzisiaj troszeczkę polatać bzykiem, bo pogoda jest fantastyczna, ale przeszkadza wiatr i naprawdę ten wiatr jest bardzo, bardzo poważny. Natomiast wędruje się całkiem przyjemnie, szczególnie w lesie. Jak się wejdzie już w las, to tego wiatru prawie nie czuć. Na odkrytych takich powierzchniach, terenach, no to tam rzeczywiście nawet odczucie chłodu jest dosyć spore. Przede mną Pieniężno. Takie miasto, które no w swojej historii miało też dużo pecha, dużo nieszczęść spotkało tą miejscowość. Miasto założyli Prusacy, ale już w XIII wieku wjechali tutaj Krzyżacy. No i Prusacy musieli się poddać. Później w 1414 roku pojawiły się tutaj wojska polskie. Mieszkańcy wpuścili dobrowolnie wojska, które były dowodzone przez Władysława Jagiełłę. No a Polacy splądrowali miasto i je spalili. Był tutaj też epizod z Mikołajem Kopernikiem, bo mieszkał tutaj 2 lata. No a później
znowu miasto spotykały nieszczęścia. Najpierw armia Albrechta Hohenzollerna częściowo zniszczyła miasto. Później przyszli Szwedzi, zrobili to samo. No i takim przykrym też momentem i bardzo tragicznym dla Pieniężna był sierpień 1944 roku, gdzie armia radziecka w nalocie dywanowym zniszczyła miasto prawie całkowicie, bo zostało tutaj tylko 7 domów i kościół, a dodatkowo miasto zostało pozbawione możliwości odbudowy, ponieważ cegła, która pozostała po bombardowaniach, została wywieziona do Warszawy i wykorzystana na odbudowę stolicy. Pieniężno nawet straciło prawa miejskie, bo po wojnie było tutaj bardzo mało mieszkańców. No i te prawa miejskie odzyskało dużo, dużo później. Zobaczmy więc, przyjrzyjmy się, jak Pieniężno radzi sobie teraz. Pieniężno zostawiam za sobą. Jakieś takie przytłaczające wrażenie zrobiło to miasto na mnie. Może dlatego, że prawie ludzi nie było tam w okolicy zamku i kościoła. Dopiero później, jak poszedłem do sklepu, to tam troszeczkę spotkałem mieszkańców. A tak, no, jakiś taki jestem przygaszony po wizycie w tym mieście. No a teraz przede mną rezerwat, dolina rzeki Wałszy, więc troszeczkę może przyroda mnie zregeneruje i energia podskoczy, także mam nadzieję, że tak będzie. Ruszamy.
Dolina Wałszy, naprawdę polecam. To był najpiękniejszy fragment na szlaku jak do tej pory. No, klimat niesamowity, energia aż mnie rozpiera teraz. Nawet pomimo tego, że było tam kilka takich stromych podejść, gdzie można było poczuć się jak w górach. No także fajnie, cieszę się, że szlak mnie przeprowadził przez tak fantastyczny, tak piękny teren. A teraz wychodzę z lasu i już czuję, że potężnie wieje. A poza tym dzisiaj postanowiłem sobie, że przejdę krótszy odcinek, bo znowu zauważyłem, że mam tendencję, żeby gonić, gnać i iść daleko, daleko, więc trzeba się trochę poszanować. Chociaż nie czuję się zmęczony. Tak naprawdę te 30-parokilometrowe odcinki, czy ten 40-kilometrowy w pierwszy dzień nie za bardzo mnie zmęczył. Może wczoraj trochę bolały mnie stopy, ale dzisiaj rano już przeszedł ten ból. No ale mimo wszystko trzeba rozłożyć siły, bo dłużej wtedy można pobyć w miejscu, w którym się nocuje, poczuć ten klimat, porozmawiać z właścicielami, a nie tylko jeść, spać, prysznic i wyjście. No a dzisiaj nie mam zielonego pojęcia, gdzie zanocuję. Nie mam nic zaplanowanego. Nie widziałem na mapie żadnej agroturystyki, więc zobaczymy, może w jakichś miejscowościach popytam. Ktoś może podpowie. Pięknie jest. Dzisiaj odpoczywam naprawdę w luksusowych warunkach. Więc ściągam plecak, idę pod prysznic i rzucam się na to wielkie łóżko i odpoczywam. A my widzimy się jutro. Hej!
wędruję już chyba trzecią godzinę. Przeszedłem ponad 10 km i wypadałoby się przywitać, bo to tak niegrzecznie nie powiedzieć dzień dobry z samego rana. Więc dzień dobry, hej. Dzisiaj ruszyłem trochę wcześniej, a spałem w agroturystyce, która była oddalona od szlaku o ponad 2 km, czyli znowu nadprogramowo ponad 4 trzeba dopisać do ogólnego rachunku, ale bardzo jestem zadowolony, bo odpoczyłem po pierwsze dłużej, a poza tym skorzystałem z dobrodziejstw cywilizacyjnych i skorzystałem z pralki, także jestem wyprany, wypoczęty, szczęśliwy i bardzo wdzięczny, bo jestem już chyba na takim etapie wędrówki, kiedy różne odczucia się pojawiają i troszeczkę się przewartościowuje różne rzeczy i bardzo lubię ten stan, bo wtedy właśnie pojawia się ta wdzięczność, kiedy pralka jest jakimś nie wiadomo jakim, jak ogromnym darem. Na co dzień bardziej to może denerwuje, że trzeba pranie zrobić, a w czasie podróży to jest jakieś takie błogosławieństwo. A poza tym jestem już w takim trybie, gdzie mnóstwo rzeczy przestaje mieć znaczenie. Po prostu liczy się tylko droga i myśli, które gdzieś w głowie albo się pojawiają, a większość takich codziennych myśli po prostu już uleciała. No a co do myśli, to zacząłem się łapać dzisiaj, że zacząłem te swoje myśli bardzo wyraźnie słyszeć, a okazało się, że słyszę swój głos, bo zacząłem po prostu mówić do siebie, ale spokojnie, nie obawiaj się, mam tak tylko w podróży na co dzień. Na co dzień do siebie nie mówię, ale to też pokazuje, że człowiek jest zupełnie w innym stanie i ten stan jest naprawdę dobry i oby trwał jak najdłużej. Także idziemy dalej się resetować, wędrować i sprawdzać, co szlak jeszcze ma do zaoferowania, a pewnie ma do zaoferowania bardzo dużo. No to się wpakowałem. Problemy ze szlakiem się pojawiły, to znaczy problem jest taki, że nie ma jak przejść. Bo znaki tutaj są, czyli szlak tutaj przebiega, mapa też pokazuje, ale no jak ja mam tutaj przejść? Ani teraz nawet nie mam jak wyjść stąd. Po prawej, po lewej stronie orne pole, próbowałem tamtędy też iść, ale szło się ciężko, więc znalazłem tutaj takie miejsce, wpakowałem się tutaj, no i teraz co? Chaszcze są takie, jeszcze z takie z kolcami. No jestem w D. I mój nastrój medytacyjny, wychillowanie zaraz może minąć. No nie wiem, co zrobić teraz, kompletnie. Trzeba będzie jakoś chyba próbować wydostać się i iść w tym zaoranym polu, bo przynajmniej tam widać cokolwiek. Będę się zapadał, ale jakoś dojdę. A tutaj przedzieranie się przez te kolczaste krzaczory
No nic, no widać i taki moment musiał nastać na szlaku. Dobra, próbuję się stąd wydostać. Teraz nie wiem, czy jest lepiej iść, ale przynajmniej widzę, że idę, a tam w tych chaszczach naprawdę no nie dało rady. Jestem pocięty, jakieś listki mam chyba nawet za koszulą. To najgorsze były te kolczaste, takie gęsto zarośnięte krzewiszcza. No nie wiem, to jak naznakowany szlak, to jest niezła mina tutaj. Trzeba na to naprawdę zwrócić uwagę podczas planowania, tylko kto wiedział, że tutaj tak będzie. No dobra, nie narzekam, już spróbuję stąd wyjść, co nie jest łatwe, bo naprawdę po tym zaoranym polu idzie się fatalnie. No ale dobra, wyjdę na drogę i szybko zapomnę. Thank you.
znowu są jaja. Ścieżka w zasadzie skończyła się już dość dawno, ale znaki były. Ścieżka po prostu była zarośnięta. Widać, że prawie w ogóle nie uczęszczana, ale jakoś się szło. No ale teraz za mną jest coś takiego. Nie wiem, jakie mam przez to przejść. Będę musiał to obejść jakoś znowu, ale chyba tą stroną, bo po drugiej stronie jest pole kukurydzy i nie zamierzam tam się przeciskać przez to. Mam jakiś kilometr do drogi, więc naprawdę no, na ten odcinek no, muszę ponarzekać, bo naprawdę można się tutaj zgubić i idzie się tu wyjątkowo ciężko. Upociłem się i umordowałem, no ale jakoś dam radę. No, tamten odcinek też się udało przejść, to i ten się uda. Dobra, spróbuję tędy się poprzeciskać. No i widzimy się w lepszym miejscu i w lepszym czasie. Udało się. Jest tam jeden znak, tu jest drugi, a to szlak kopernikowski. No to co najgorsze, chyba już za mną. No trudno było to nazwać szlakiem. Ten fragment naprawdę był przeokropny. No ale już udało się go na szczęście przejść. Natomiast myślę, że szlak chyba będzie zmieniony, w sensie jego przebieg, i widać już co gdzieniegdzie na drzewach przygotowane miejsce chyba na znaki, więc całe szczęście, bo nie życzę nikomu, żeby przechodził przez to co ja. No a ja teraz zbliżam się do mostu na Pasłęce, mam gdzieś tam jeszcze kilometr. Myślę, że dzisiaj będę nocował pod namiotem, nie wypatrzyłem tutaj żadnego noclegu pod dachem, a bliskość Jeziora Pierzchalskiego myślę, że pomoże w znalezieniu miejsca na namiot. No, mam nadzieję, że zdążę zanim mocniej się rozpada, bo po drodze pokropywało, teraz też lekko kropi, ale przestało wiać, więc mam nadzieję, że to tylko tak trochę postraszy i jutro będzie cudowny dzień. No a rano spróbuję zaatakować dalej. Mam nadzieję, że już bez takich niespodzianek dotrę do Braniewa, a kto wie, może i dalej. Także do zobaczenia. Do jutra, hej! Narzekać, tylko cisnąć dalej. Tylko jak tu cisnąć, kiedy taka droga? No a teraz idę do Fromborka, więc dziękuję po stokroć, dziękuję za tę chwilę.